Hej, czy warto wędrować po górach zimą? Aby się przekonać, pojechałem w góry w grudniowy weekend. W pierwszy słoneczny dzień po całym tygodniu opadów śniegu. Zdecydowałem się na popularny szczyt Beskidu Śląskiego Błatnią. Nie zawiodłem się. Czekały na mnie bajkowe krajobrazy i pełne turystów schronisko. Wyjdźcie na dwór, czyli chodźcie na szlak. Na wstępie kilka słów o trasie. Zapraszam na 11-kilometrową pętlę w Beskidzie Śląskim z Jaworza na Łęże przez Mały Cisowy, Błatnią i Dolinę Jasionki. Planowany czas przejścia blisko 4 godziny. Początek i koniec wycieczki na parkingu przy kaplicy w Jaworzu na Łęże. Pierwszy etap wędrówki to podejście czerwonym szlakiem przez Mały Cisowy i Rancho Błatnia do schroniska PTTK na Błatniej. Dalej żółtym szlakiem na szczyt Błatniej i do przyłęczy nad Przykrą. Zejście niebieskim szlakiem szklanym do Doliny Jasionki i parkingu przy kaplicy. Suma podejść niewielka, bo 530 metrów. Czas przyjazdu samochodem z Katowic to 1 godzina. Z centrum Bielska-Białej dojedziemy w 20 minut. Proponuję jeden z dwóch bezpłatnych parkingów przy kaplicy Świętego Jana Nepomucena w Jaworzu na Łęże. Więcej o parkingach w opisie do filmu. Wędrówkę rozpoczynam spod figury Świętego Jana Nepomucena, czeskiego duchownego, patrona jezuitów i spowiedników. Czeka mnie 2,5-godzinne podejście na Błatnią. Już po 200 metrach mijam dwa ciekawe obiekty, leśniczówkę Jasionki i harcerski ośrodek obozowy Chówca Katowice. Przy budynku skręcam ostro w prawo. Kieruję się w niepozorną ścieżkę prowadzącą w las. Czeka na mnie 200-metrowe przewyższenie na odcinku 1 km. Szlakowskaz na końcu podejścia łączy szlak czerwony z zielonym prowadzącym do Górek Wielkich. Nazwa łazek oznacza grunt uprawny wśród lasu, uzyskany poprzez wykarczowanie i wypalenie drzew oraz krzewów. Okazuje się, że trawers zniesienia łazek to przebijanie się przez uginające się pod ciężarem śniegu gałęzie. W okolicy Czupla przecinam pasma wiekowego lasu świerkowego. Pierwsze polany oznaczają, iż zbliżam się do Małego Cisowego. Aż do Błatniej znajduje się jeden z najpiękniejszych ciągów polan grzbietowych w Beskidzie Śląskim. Górale z Brennej
wypasali tu swe bydło. Schodząc z Wielkiej Cisowej, w miejscu, gdzie dołącza zielony szlak z Brennej, mijam miejsce upamiętniające śmierć partyzanta z grupy Bartka Narodowych Sił Zbrojnych. Po chwili pojawiają się zabudowania Rancho Błatnia, znanego z niedużej stadniny koni i miejsc noclegowych. Po dwóch godzinach spaceru dochodzę do wybudowanego prawie 100 lat temu schroniska PTTK na Błatniej. Jestem zaskoczony dużą liczbą gości w schronisku. Kawka, herbatka i wyruszam dalej. Szczyt Błatniej znajduje się nieopodal schroniska. Prowadzi na nią żółty szlak. Pierwotna nazwa góry to Błotny, błędnie przemianowana podczas zaborów przez austriackich kartografów na Płatnią. Ze szczytu roztaczają się piękne widoki na Beskid Śląski z górującym Skrzycznym, Beskid Żywiecki oraz Beskid Śląsko-Morawski, a przy ładnej pogodzie widać nawet wierzchołki słowackiej Małej Fatry. W mojej opinii to jedno z ciekawszych miejsc widokowych w Beskidzie Śląskim.
Pora wracać do Jaworza na Łęże. Wybieram bezpieczny zimowy wariant. Przetarty żółty szlak przez schronisko i przełęcz pod Przykrą. Równolegle do ścieżki, po której się poruszam, biegnie szlak Pstrąga i Jaworzańskich Drwali z 14 kamieniami znajdującymi się w miejscach, w których kiedyś stały chaty drwali. Na przełęczy pod Przykrą skręcam w lewo, zostawiając biegnący prosto niebieski szlak do Wapiennicy. Po 5 minutach marszu z przełęczy zmieniam szlak żółty na oznaczoną literą S tematyczną ścieżkę wytyczoną przez gminę Jaworze, nazwaną Szlakiem Szklanym. Dlaczego nazwa akurat Szlak Szklany? Bowiem w Jaworze na Łężu, w Dolinie Potoku Jasionka w latach 1825-1860 działała Huta Szkła. Po drodze czekają mnie dwie przeprawy przez potok Jasionki. Ostatnie 2 km spaceru to płaski odcinek wzdłuż potoku w dolinie prowadzącej do Jaworza. Podsumowując, trasa jest bardzo rekreacyjna, z przepięknymi polanami i widokami z Błatniej na Beskid Śląski Żywiecki. W połowie trasy można odpocząć w klimatycznym schronisku. Polecam szczególnie zimą. Jeżeli film Ci się spodobał, proszę o łapkę w górę. Dzięki za uwagę. Do zobaczenia na szlaku.